Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was skrót zasad oraz pierwsze wrażenia odnośnie gry Wsiąść do pociągu Legendy Zachodu, czyli Wsiąść do pociągu Legacy. Dużo pierwszych wrażeń u mnie ostatnio na kanale, no ale niestety czas nie jest z gumy. Wiem jak triggerujące potrafi być słowo recenzja dla co niektórych, a mimo wszystko ja się upieram, żeby czasami te recenzje robić, no ale niestety, żeby móc zrobić recenzję niektórych gier, a zwłaszcza gier kampanijnych Legacy, no to niestety no, nie można zrobić tego po dwóch, trzech grach, niezależnie od tego, jak prosta gra by nie była, tak? To wiadomo, wtedy już naprawdę trzeba mieć konkretną liczbę partii za sobą, najlepiej całą kampanię, żeby móc się sensownie o grze wypowiedzieć. Natomiast bardzo chciałem, żebyście coś już wiedzieli, żebyście mogli się jakoś konkretnie nastawić na to, jeżeli planujecie ten zakup, żebyście mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać. Od razu mówię, tutaj nie będzie żadnych spoilerów odnośnie fabuły, no nie może ich być, bo no, znaczy mogą być, bo już od końcówki, od końca pierwszej rozgrywki jest fajnie, jeśli chodzi o tajemnice różne, więc mogłyby być jakieś spoilery, ale nie będzie żadnych, bo nie chcę wam po prostu psuć tego, nie chcę tutaj wam w żaden sposób tego, tej frajdy tutaj niszczyć. No dobrze, moi drodzy, co jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to was bardzo serdecznie witam, proszę nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, jeżeli wam się materiał spodoba oraz jeżeli wam się spodoba tak naprawdę, to możecie kliknąć przycisk ten dzwonek, żeby wiedzieć kiedy będę, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. I co jeszcze chciałem powiedzieć, chciałem podziękować wydawnictwu Rebel za to, że mnie zgłosili na taką tajemniczą listę, dzięki której dostałem tę grę w miarę wcześnie i udało mi się już w nią trochę pograć, no i pewnie zakładam, że jak do premiery, czyli 5 listopada, ile się nie mylę, jest premiera, no to jest zupełnie niewykluczone, że całą rozgrywkę przejdziemy. Może nawet wtedy uda mi się zrobić już taką pełną recenzję. Dobrze, teraz omówmy zasady, tak? Waham się, czy nazwać ten segment wideoinstrukcją, bo tak naprawdę to, co wam tutaj powiem, to wystarczy razem z taką kartką, po którą mi się nie chce sięgać. Jak otworzycie to wielkie pudło, to będziecie mieli taką dużą kartkę i tam będzie instrukcja, co macie zrobić z poszczególnymi elementami, gdzie, jak pomieszać karty, między innymi w tym pudełku. Więc jak postąpicie zgodnie z tą instrukcją i zobaczycie ten fragment, który ja wam teraz opowiem, to jakby to wystarczy, żeby spokojnie rozegrać pierwszą rozgrywkę. Bo już od pierwszej rozgrywki będą się pojawiały zasady nowe, które będziecie wklejać do instrukcji, których oczywiście wam nie powiem teraz, żeby właśnie wam nie zepsuć tej niespodzianki, nie zepsuć wam frajdy. Więc tak naprawdę to, co ja teraz wam pokażę, to będzie wideoinstrukcja. Opowiem ogólnie o tym, jak to, jak wygląda w ogóle, co się dzieje chociażby z tym pudełkiem, jak wygląda przygotowanie rozgrywki, jakie akcje w swojej turze wykonują gracze. Aczkolwiek, od razu mówię, ten sam szkielet, te podstawy, to dla graczy, którzy grali we Wsiąść do pociągu, to raczej nic trudnego i dziś zaskakującego nie będzie. No ale dobra, omówmy zasady, a potem wrócę na górę i powiem, co sądzę jak na razie. Zacznijmy od omówienia tego pudełka. To pudełko zobaczycie, jak tylko otworzycie pudełko z grą. Jest to pudełko z, nazwijmy to, z historią, z elementami Legacy. Teraz ja tutaj będę bardzo ostrożnie pokazywał wam, co jest w tym pudełku, po to, żeby nie zdradzić wam żadnych spoilerów. Ale generalnie co musicie wiedzieć, jak otworzycie grę, dostaniecie konkretną instrukcję, jakie karty, gdzie tu umieścić, żeby wyglądało to tak, jak to wyglądało u mnie teraz. Jest to w miarę oczywiste. Teraz zwróćcie uwagę, że tu, to co jest tutaj, w tym oto miejscu, to jest tak zwany stos historii. No i teraz ja tu mam na wierzchu talię kart, kartę Stop 1871, ponieważ jestem w tej chwili przed moją trzecią rozgrywką, która właśnie rozgrywa się, zaczyna się w 1871 roku. Jak wy otworzycie ten stos, którego nie możecie tasować ani przeglądać, to wy będziecie mieli podobną kartę Stop i będziecie mieli ten pierwszy rok, czyli 1865. Ale pamiętajcie, nie przeglądacie tego. Następnie za tymi przegródkami będziecie mieli tak. Będziecie mieli karty wagonu. To są karty, które są wam znane bardzo dobrze, chociażby z prawda, zupełnie innych wersji tutaj wsiąść do pociągu. Więc te karty są w miarę łatwe do zrozumienia. Podobnie karty biletów, dzięki którym po prostu będziemy punktować, a właściwie zdobywać pieniądze za stworzone połączenia. Następnie tutaj mamy coś takiego jak karty wydarzeń. Tutaj nie będę tego stosu wyjmował, żeby nic wam nie pokazywać. Różne wydarzenia będą się w trakcie gry pojawiać i po prostu będzie to działało tak, że w odpowiednim momencie, jak dobierzecie kartę, będziecie musieli to wydarzenie rozpatrzeć. Na początku jest tutaj bardzo mało kart, zakładam, że w trakcie gry pojawi się tam ich dużo, dużo więcej.
Następnie mamy tak zwany magazyn, gdzie przechowujemy inne karty, które biorą udział w rozgrywce. Tych kart na pewno Wam nie mogę pokazać, bo wiem, że już tutaj są jakieś, które były tajemnicą na początku. Natomiast takie bloczki, w których będziecie zapisywać sobie Wasze czeki, w których będziecie zapisywać sobie ilość pieniędzy na koniec gry, to jest akurat coś, co zobaczyć możecie. W poczcie są tak zwane pocztówki. Teraz te pocztówki działają tak, że będziecie do nich odsyłani przez konkretne numery na konkretnych kartach i wtedy taką pocztówkę dobierzecie i tam bardzo często będą na przykład naklejki z innymi zasadami w grze. Następnie archiwum, tak? No tutaj będziecie archiwizować karty, z których już nie będziecie korzystać, przynajmniej w teorii na razie na podstawie mojej wiedzy, do końca rozgrywki. Każdy z graczy na początku rozgrywki wybierze sobie jedno z dostępnych przedsiębiorstw. Ja sobie wybrałem tutaj przedsiębiorstwo o nazwie Iri. I wygląda tak, że takim przedsiębiorstwem będzie Wasze pudełko. Teraz to pudełko jest podzielone na dwie części. To jest Wasze biuro, widzicie tu jest Wasz logotyp, oraz Wasza skrytka. Teraz w biurze będziecie trzymać różne karty, które będziecie zdobywać w trakcie gry, które będą przechodziły na kolejną rozgrywkę. Nie będę o niej mówił, nie będę Wam pokazywał teraz. Będziecie też przechowywać swoje wagoniki z rozgrywki na rozgrywkę. Nie musicie oczywiście wszystkie wagoniki trzymać po prostu w pudełku i tylko sobie po prostu dobierać odpowiednią ilość wagoników, bo nie w każdej rozgrywce będzie taka sama liczba wagoników potrzebna, ale możecie po prostu te wagoniki, które będziecie wiedzieli, że potrzebujecie na kolejną rozgrywkę, bo będziecie na przykład całą rozgrywkę sprzątać pomiędzy spotkaniami, całą grę sprzątać, no to możecie oczywiście je wrzucać tutaj. Do skrytki natomiast będziecie wrzucali różne rzeczy, m.in. te czeki, które Wam pokazywałem przed chwilą na koniec każdej rozgrywki, wypełnicie sobie czek, wrzucacie go do skrytki. Teraz różnica między skrytką a biurem jest taka, że do biura teoretycznie macie dostęp cały czas, ponieważ możecie tam właśnie będziecie wyjmować rzeczy w ramach przygotowania rozgrywek. Natomiast do skrytki w teorii nie macie dostępu, tak? To jest coś, co odkryjecie dopiero po rozegraniu całej kampanii. Więc tak, coś takiego wygląda. Każdy gracz swoje komponenty będzie trzymał w swoim pudełku. Przygotowanie rozgrywki jak wygląda? No otóż wygląda to w ten sposób, że na początku przygotowujecie mapę. I ta mapa jest złożona z puzli. Teraz takich wielkich dosyć puzli i przed pierwszą rozgrywką będziecie mieli tylko ten fragment dostępny. Pozostałe elementy tych puzli znajdują się w tym pudełku pod taką kartką, czego nie wolno tu przeglądać. Nie róbcie tego oczywiście, nie psujcie sobie zabawy, więc taką taskę po prostu trzymacie cały czas w pudełku. Następnie tutaj macie pieniądze, które kładziecie gdzieś z boku, tworzycie z tego pulę. Teraz tak, każdy gracz bierze swoje pudełko przedsiębiorstwa, wyjmuje jego zawartość. Przed pierwszą rozgrywką będzie to tylko ta karta przedsiębiorstwa, którą tam Wam każe przyłożyć ta instrukcja, o której Wam mówiłem, która jest w pudełku od razu, jak ją zobaczycie. Następnie każdy z graczy pobiera 5 dolarów i umieszcza u siebie. Bierzcie teraz karty gazet i wtasowujecie je do kart wagonów. Ile? To zależy od liczby graczy. Na dwóch graczy wtasowujecie 6 takich gazet, na 3 4 i na 4 lub 5 graczy 3 gazety. Tak wtasowane wykładacie i tworzycie tutaj, prawda, stos. Następnie z tego stosu wykładacie 5 kart, tworząc taki właśnie rząd. Teraz każdy z graczy, słuchajcie, dostaje 4 karty. Gdyby któryś z graczy dostał właśnie kartę, powiedzmy, gazety, to musi ją wtasować z powrotem do talii. Jak już każdy z graczy dostanie 4 karty, to następnie wykładamy właśnie te 5 kart tutaj. I teraz uwaga, może się zdarzyć, że tutaj wśród tych 5 kart pojawią się jakieś karty lokomotywy. Lokomotywy to jest taka wielorowa karta, taki joker. Jak widzicie, karty tutaj wagonów normalnie należą do jednego z 6 kolorów. No więc jak mamy tutaj, prawda, lokomotywę, lokomotywa jest takim jokerem. No i teraz oczywiście może się wydarzyć, że w tym pierwszym rzędzie będzie lokomotywa, ale gdyby miało dojść do sytuacji, że mielibyśmy tutaj 3 albo więcej lokomotyw, to trzeba je usunąć, wtasować do talii i wyłożyć z powrotem. No i generalnie powtarzać ten proces, dopóki nie uda się nam ułożyć tutaj 5 kart, w których nie będzie minimum 3, w którym maksymalnie będą 2 lokomotywy. No i dobrze, jak już to zrobimy, to wtedy mamy gotowy stos, mamy wyłożone karty, następnie tasujemy karty biletów, każdy z graczy dostaje 4, z tych 4 zachowuje sobie 2, z których będzie chciał korzystać. Następnie tasujemy karty biletów, dużo dokładniej niż ja to robię teraz. Bierzecie, rozdajcie każdemu graczowi po 4 karty, każdy gracz z tych 4 wybiera sobie 2, pozostałe odkładacie sobie na spód talii. Nie pokazujecie innym graczom tych kart biletów, które tutaj macie. Przy czym, co jest ważne,
te dwie karty biletów to jest minimum. Gracz może zdecydować, żeby zachować dla siebie wszystkie cztery. No ale podczas pierwszej rozgrywki od razu mówię, nie jest to sugerowane, ale może się wam udać. Więc to są karty, które są połączenia, które będziecie próbowali ułożyć. Na razie ignorujecie to, co jest tutaj na tej karcie. W związku z tym, tak wam na razie mówię, że po prostu dwie zachowujecie, minimum, możecie zachować więcej, a jak nie zachowacie, to odkładacie na spód stos kartu biletu, na spód talii biletów. Dobrze, jak już to wykonacie, to teraz jest ten krok, tak zwany krok siódmy przygotowania, gdzie przechodzimy właśnie do czytania tej karty, tak? Czyli patrzymy, co tutaj mamy za ten, za stop, odwracamy tę kartę i ją czytamy. Ja tego oczywiście robić teraz nie będę, ale to jest właśnie ten moment, w którym to się wydarzy. Będziecie na głos wybierać jedną osobę, która to odczytuje i będziecie w ten sposób kończyć przygotowanie do rozgrywki. Karty biletów umieszczacie w tym oto miejscu na planszy. Karty wydarzeń potasowane umieszczacie również w odpowiednim miejscu na planszy. Następnie, ja tu mam w pudełku, bo ja zostałem balardem po ostatniej rozgrywce, co zresztą możecie zobaczyć, pierwsza rozgrywka mi poszła tak, druga rozgrywka mi poszła tak. Nic więcej wam nie powiem, ale nie musicie chyba znać dużo zasad tej gry, żeby wiedzieć, że druga rozgrywka poszła mi dużo gorzej. Gracz, który ma brancard kartę, jest pierwszym graczem. Od gracza z kartą brancardu każdy gracz rozgrywa swoją turę. Po kolei rozgrywacie swoje tury dookoła stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W swojej turze każdy gracz będzie wykonywał jedną z trzech akcji. Pierwszą akcją, którą może wykonać, jest dobranie kart wagonów. Teraz dobiera te karty wagonów do siebie na rękę. Może mieć na ręce dowolną liczbę kart. Nie ma tutaj żadnego limitu. To, co musicie wiedzieć, to jest to, że dobiera się karty po kolei. Czyli jak tylko bierzecie kartę, to od razu uzupełniacie nową, jeżeli bierzecie jedną kartę stąd. Teraz jeżeli w wyniku tego znowu tu się pojawi 3 lub więcej kart lokomotywy, to ponownie musicie zrobić ten motyw z przetasowaniem. Teraz możecie stwierdzić, że nie chcecie brać stąd, żadna karta wam się tu nie podoba, zamiast tego bierzecie dwie w ciemno z wierzchu talii. Jest to absolutnie możliwe. No i teraz uwaga, lokomotywy. Jeżeli chcecie dobrać lokomotywę, możecie to zrobić, ale to wtedy musi być pierwsza i ostatnia karta, którą dobierzecie. Krótko mówiąc, jeżeli bierzecie kartę z tego rzędu lokomotywy, to tę kartę taką bierzecie na rękę i od razu uzupełniacie, nie bierzecie kolejnej karty. Jeżeli jednak zdecydujecie się brać karty z wierzchu stosu i kartą pierwszą, którą dobierzecie, jest karta lokomotywy, to się jakby nie liczy, macie farta, możecie dalej ciągnąć drugą kartę. Tak, może się okazać wtedy, że też drugą dociągniecie kartę lokomotywy. Może się zdarzyć, że dociągniecie kartę gazety. Wówczas musicie rozegrać kartę wydarzenia, po czym gracz, który dociągnął tę kartę, może kontynuować, dokończyć swoją turę. Rozgrywanie wydarzenia polega na tym, że dobieracie wierzchnią kartę z talii wydarzenia, obracacie ją i obróconą kładziecie tutaj na stosie odrzuconych kart wydarzeń. Oczywiście teraz wam tego nie pokażę, ponieważ nie chcę wam psuć zabawy. Ale tutaj często gęsto są jakieś nowe reguły, które obowiązują tak długo, jak karta wydarzenia jest na wierzchu stosu kart wydarzeń. Czyli dopiero jeżeli miałaby się albo rozgrywka skończyć, to wtedy kończy też się obowiązywanie tej zasady. Albo gdyby miała być dociągnięta nowa karta wtedy wydarzenia, to wtedy ona siłą rzeczy przykryje tą, która leży tu, więc siłą rzeczy przykryje też tą zasadę. Drugą akcją, którą możecie wykonać, to jest tworzenie połączeń. W jaki sposób to robicie? Musicie z ręki zobaczyć jakieś połączenie, które chcecie stworzyć i musicie z ręki teraz odrzucić liczbę kart równą fragmentom na danym odcinku w kolorze tego odcinka. Czyli załóżmy, gdybym z jakiegoś powodu chciał wyłożyć sobie tutaj, stworzyć moje połączenie, to muszę pomiędzy tymi dwoma miastami, pomiędzy Buffalo i Filadelfią, no to muszę z ręki odrzucić 3 karty czarne. No i umieszczam tutaj swoje wagoniki. Na chwilę obecną ignorujemy to, że mój kolor, prawda, no bo to się będzie zdarzało, mój kolor akurat nie pasuje kolorowi tego połączenia. I teraz uwaga, co się dzieje? Jeżeli mamy taki szary odcinek, to wówczas możemy użyć dowolnych 3 kart, żeby, tylko muszą być to takie same karty, czyli też na przykład 3 czarne, żeby ułożyć tutaj połączenie. W niektórych miejscach macie podwójne albo potrójne połączenia. No i teraz działa to w ten sposób, że dowolny gracz może mieć tylko jedno połączenie między dwoma miastami, tak? Czyli tutaj inni gracze teoretycznie mogą stworzyć swoje połączenie, ale nigdy nie ten sam gracz 2 albo 3 razy. W rozgrywce dwu- i trzyosobowej jest bardzo istotne to, że w momencie jak mamy takie podwójne połączenie, to możecie korzystać tylko z jednej nitki, tak? Czyli jeżeli jakiś gracz by stworzył to połączenie, to możecie nawet postawić sobie ten wagonik tak po środku, żeby zaznaczyć, że już inny gracz nie może.
Ta zasada z kolei nie tyczy się trzech nitek, tak? Jeżeli mamy potrójne połączenie, to więcej, to można z tych połączeń skorzystać, może to być więcej niż jeden gracz wówczas. Jeśli chodzi o tworzenie połączeń, to są tutaj dwie ważne jeszcze zasady. Jeżeli połączycie się z dużym miastem, to wówczas w ramach bonusu dostajecie natychmiast z wierzchu stosu jedną kartę wagonu. Na początku gry dostaliście też takie przedsiębiorstwa. O co tutaj chodzi? Za każdym razem, kiedy stworzycie połączenie w swoim kolorze, dostajecie bonus w postaci tego, co macie napisane na karcie przedsiębiorstwa. Na początku gry są to po prostu 2 dolary. Co to znaczy stworzenie połączenia w kolorze swojego przedsiębiorstwa? Jeżeli ja mam żółte przedsiębiorstwo, kładę je na takim żółtym połączeniu, tworzę je, dziękuję, dostaję ten bonus. Gdybym stworzył takie same połączenie, ale na szarym polu, to już tego bonusu nie pobieram. I ostatnia rzecz, a propos jeszcze tych dużych miast, że gdybym stworzył takie połączenie na przykład tutaj, prawda, to mam podwójny bonus na zasadzie połączenie z dużym miastem i połączenie w kolorze mojego przedsiębiorstwa, ale tylko jedno połączenie z dużym miastem. To, że tu są 2 miasta, to nie znaczy, że ten bonus mi się mnoży. Ostatnią akcją jest dobranie kart biletów. No i teraz jak to działa? Z wierzchu stosu zbierze 3 karty, jeżeli w stosie zostało mniej niż 3, to bierze tyle, ile może. Przegląda je sobie w tajemnicy przed innymi graczami i teraz musi jedną z nich sobie zachować, tak? Jedną z nich musi sobie zachować i pozostałe, powiedzmy, odkłada. Może zachować 2, może zachować 3, ale przynajmniej jedną musi zachować. Gra się toczy w ten sposób, dopóki u kogoś nie zostaną 2 lub mniej wagoników, tak? Wagoniki. No i teraz jak rozpatrujemy koniec rozgrywki? No każdy z graczy pobiera, prawda, tutaj właśnie taki oto czek, taki oto, przepraszam, przekaz pocztowy, bardziej bym powiedział, czy jak to tam, dowód wpłaty, przepraszam, to się nazywa dowód wpłaty. No i teraz tak, najpierw zapisujecie u góry posiadane dolarów. W trakcie gry może właśnie z bonusów i tak dalej udało Wam się zebrać jakieś dolary, to je po prostu tutaj wpisujecie. Następnie patrzycie i możecie się tutaj sugerować chociażby tyłem instrukcji, żeby zobaczyć premię za niewykorzystane wagoniki. Proszę bardzo, macie tutaj premię za niewykorzystane wagoniki. Patrzycie, ile wagoników Wam zostało niewykorzystanych. No i w zależności od tego, ile ich zostało, tyle dostajecie monet. Jak już sobie to wpiszecie, no to teraz sprawdzacie zrealizowane bilety. Każdy gracz pokazuje, jakie bilety miał, no i czy udało się zrealizować. No i teraz za każdy zrealizowany dostajemy kwotę widoczną tutaj, za każdy niezrealizowany tracimy kwotę widoczną tutaj. Bilans sobie zapisujemy w tym miejscu. Żeby bilet był zrealizowany, na przykład mamy tutaj, proszę, bilet Baltimore i Savannah, no to muszę mieć stworzone połączenia tak, żeby te 2 miasta po prostu ze sobą połączyć. W ten oto sposób. Baltimore do Savannah. Jak już to zrobimy, to bierzecie ze stosu odrzuconych kart wydarzeń jedną kartę wydarzenia i ją archiwizujecie, czyli wsadzacie do archiwum. Następnie wracacie się do naszego pudełka i teraz w tym oto miejscu będzie karta z pauzą. Wtedy tę pauzę odkrywacie, czytacie i postępujecie zgodnie z instrukcjami. I to tak naprawdę tyle. Tyle mogłem Wam powiedzieć, żeby nie psuć Wam zabawy z grania we Wsiąść do pociągu Legacy. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie, a póki co wracamy do recenzji. No więc mówię, no na początek wiem, jak mówię, no to nie jest, jak mówiłem, to nie jest jakby nic szokującego tutaj dla osób, które znają podstawowe Wsiąść do pociągu. Od razu mówię, nie musicie znać Wsiąść do pociągu po to, żeby móc sobie w to zagrać. Absolutnie nie. Wykonanie. Powiem Wam, że jest bardzo ładnie. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Aczkolwiek na razie, oprócz jednej rzeczy, której nie mogę Wam powiedzieć, nie widziałem nic jakby, co by odbiegało od tego, co kojarzymy, jeśli chodzi o jakość wykonania gier z serii Wsiąść do pociągu. Bardzo poprawnie, bardzo ładnie i ogólnie Days of Wonder jest, uważam, takim dosyć solidną firmą, jeśli chodzi o wykonanie ich gier. Więc jeśli chodzi o wykonanie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o samą grę. Od razu mówię, nie będę tutaj mówił o skalowaniu, bo ja w to będę grał tylko 2 osoby. Zacząłem tę grę rozgrywać z Basią, będziemy to kończyć z Basią. W tej chwili nie będę dołączał żadnych nowych osób, ale skaluje się to moim zdaniem jak na razie tak, że inaczej. Gdybym miał strzelać, to bym sobie wyobraził, że to jest na tyle szybka i dynamiczna gra, że wątpię, żeby tu miało być jakieś olbrzymie problemy. Może na 5 graczy bym nie chciał grać,
ale na dwóch graczy to jest pach, 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 po prostu pół godziny, jedna rozgrywka na raz już jest i po wszystkim, tak? My jesteśmy po trzech w tej chwili, więc jakby no myślę, że tak i tak na razie to mniej więcej się kształtowało. Wiadomo, no kolejne są dłuższe, bo będziemy mieli więcej wagoników, no ale to jeszcze wyjdzie wszystko w praniu dokładnie, na ile to wydłuży rozgrywkę. Powiem wam tak, Days of Wonder chyba wróciło. No jakiś czas temu mówiłem, nie pamiętam czy to z Gambitem rozmawiałem, czy z Pandą, że coś się kurde dzieje, że Days of Wonder troszkę ucichło. Było to swego czasu naprawdę głośne wydawnictwo, nie? Na zasadzie co roku wszyscy czekali, co oni zapowiedzą w tym roku, co oni zapowiedzą w tym roku. No i mieliśmy, wiecie, wsiąść do pociągu, Quadropolis, co tam było, Jezu, no, takie, no, pięć klanów. Wiecie, nie? I zawsze było takie, okej, dobra, co to Days of Wonder jeszcze wymyśli? I nagle od jakiegoś czasu jest taka cisza. Były jakieś gry po drodze, jakiś tam Roll and Ride, coś grecki, jakiś rzymski. Kuźwa, nie pamiętam. Było jakieś coś o pod wodą, co się działo, co nawet po polsku nie zostało wydane, co było dziwne, bo generalnie Rebel wydawał wszystko jak leci od Days of Wonder. I jakoś tak po prostu wszystko przycichło. Nagle rok temu wyszło Turbo, tak, czyli hit. I po prostu zdobyła serce wszystkich graczy na całym świecie. Ja w to nie grałem, ale wszyscy, którzy w to grali, mówili, że to jest chyba najlepsza gra wyścigowa, jaka kiedykolwiek wyszła. Więc ja muszę w to zagrać i to jak najszybciej. No a teraz wyskoczyli ze wsiąść do pociągu Legacy. No dobra, trudno, może nie jest to taki jakiś super nowy tytuł, ale jest to wsiąść, ale jest to coś jednak oryginalnego na zasadzie takiej, że zupełnie nowe pudło, nie trzeba mi, to jest dodatek, ani nowa mapa, ani z tych rzeczy. Całkowity standalone. I kolejna rzecz, która mnie tutaj interesuje, i to jest kolejna rzecz, która jest dla mnie już na dzień dobry na duży plus każdej gry Legacy. Jeżeli ja po rozegraniu kampanii, która wiadomo jest jako taką kampanią jednorazową, ja mam unikatowy dla siebie, unikalny dla siebie egzemplarz gry, który mogę sobie już rozgrywać tyle razy, ile chcę. Z tego co wiem, sprawdzałem faktu na stronie Days of Wonder, tak właśnie będzie z tym. Nie będziemy mogli rozegrać kampanii jeszcze raz z tym pudełkiem, bo za dużo tutaj elementów się będzie zmieniało. Natomiast będziemy mieli swój własny egzemplarz wsiąść do pociągu, który będzie już mógł wracać na stół tak często, jak tylko będziemy chcieli. Super pomysł, super sprawa, zawsze to szanuję. Druga rzecz, też na razie bazuje głównie na tych moich pierwszych trzech rozgrywkach i na bazie tego, co jest w faku. Tutaj nie ma czegoś takiego, jak było w Eon's End Legacy, gdzie to jest drobny spoiler dla Eon's End Legacy, więc nie zabijcie mnie. No ale tam w pudełkach niektórych były po prostu zasady z podstawki, po prostu pierwsze rozgrywki Eon's End Legacy. Tam niektórych zasad znanych fanom podstawowej gry Eon's End, były już znane, tak? To była taka uboższa wersja, jeśli chodzi o zasady. I potem w kolejnych pudełkach i w pudełkach pojawiały się zasady, które już gracze grający w podstawowe Eon's End znali z tych podstawowych wersji. Więc i to było dla mnie taki, trochę cheat, bo to było tak, o co się dzieje, co jest w tym pudełku? A ta zasada i te komponenty, z którymi gram od roku. Okej, fajnie. I cieszę się, że jak na razie nic takiego tutaj nie ma. Mało tego, na faku właśnie też powiedzieli, że nie, że wszystko co jest tutaj schowane w tej grze, wszystko to są zupełnie nowe mechanizmy wymyślone na potrzeby tej gry. A jak mamy twórców Alana Moona, Roba Davio, przepraszam, i Matta Leacocka, no to kurde, troszkę mózgów tam usiadło do tej gry, więc zakładam, już jest dobrze, wam powiem. Tak jak mówię, od końca pierwszej rozgrywki jest już bardzo dobrze. Basia nie może się doczekać kolejnych rozgrywek we wsiąść do pociągu Legacy. To powinno wam coś powiedzieć. Obejrzyjcie starą recenzję moją i Basi wsiąść do pociągu. Powiedziała, okej, tak, żeby grać z dziećmi, może być. Mniej więcej taki był jej przekaz, tak? I teraz. I to było jeszcze w czasach, kiedy Basia dosyć dużo grała. Ostatnio gra coraz mniej. Praktycznie, prawie w ogóle, tak? I coś ostatnio przybąkuje o powrocie, ale już się nauczyłem nie robić sobie nadziei. I nagle Basia usiadła do wsiąść do pociągu i powiedziała, wow, ja chcę w to grać teraz, ja chcę, bo tu jest wbrew pozorom, okej, historia to jest ten historia tego przemysłu kolejowego w Stanach Zjednoczonych, minus aspekty kontrowersyjne, o czym też czytamy w instrukcji oczywiście, ale jest tam jakaś historia. I to nawet taka dosyć konkretna fabuła, w sensie jest tam jakieś nazwisko pada i śledzimy czyjeś, powiedzmy, losy, jesteśmy ciekawi, co się dalej okaże z czymś, z kim mówię, jestem bardzo ogólny tutaj, żeby nic nie psuć. Jest pysznie, jest przepysznie. Każda decyzja na razie wprowadzona jest słuszną decyzją.
Jestem bardzo ciekawy, jak to się dalej rozwinie. Jestem bardzo ciekawy kolejnych tajemnic. Nie mogę się doczekać kolejnych rozgrywek. To są moje pierwsze wrażenia na temat wsiąść do pociągu Legendy Zachodu, czyli wsiąść do pociągu Legacy. Tyle, moi drodzy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chcecie wiedzieć coś więcej, na razie nie daję oceny, oczywiście dam ocenę po skończeniu. Ale to już jest, jeżeli obietnica tych pierwszych trzech rozgrywek, złożona przez te pierwsze trzy rozgrywki, będzie dotrzymana, to będzie top tego roku dla mnie na 100%. Na 100%. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Polecam i od razu, i właśnie to jest to, nie polecam nie tylko fanom wsiąść do pociągu. Jeżeli odbiliście się kiedyś od wsiąść do pociągu, bo było dla Was właśnie okej, szanujemy, ale już za lekkie, już znamy inne gry ciekawsze, które coś więcej wnoszą, trochę więcej się dzieje, to wydajcie szansę. Jeżeli natomiast w ogóle tak, nie, fuj, pociągi, Ameryka, nie chcę w to grać. No to może nie, no to może jakby ta gra, chociaż nie wiem. Natomiast jeżeli po prostu była kwestia tego, że wsiąść do pociągu było dla Was okej, ale za proste, żeby w to grać, to wsiąść do pociągu Legacy autentycznie ma sporą szansę się Wam spodobać. Natomiast jeżeli ogólnie jesteście fanami wsiąść do pociągu, to w ogóle się nawet nie zastanawiajcie, po prostu bierzcie to. Absolutnie Wam szczerze to polecam, to jestem ja, Kaczmar. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, dzięki wydawnictwu Rebel za przekazanie mi gry do recenzji. Wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie od mojego ostatniego, no nazwijmy to, apelu wsparli. Zarówno poprzez Buy Coffee, czy poprzez YouTube'a, czy poprzez Patronite'a. To, co się wydarzyło u mnie na Patronite, to jest niesamowite. Z 72 do 94 patronów w ciągu 2 dni. Nie mogę o tym za dużo mówić, bo mogę się troszkę pobudzać, a bardzo bym nie chciał na kamerze tego robić. Więc powiem tylko tyle, że jestem bardzo wzruszony, jest mi bardzo miło, postaram się Was nie zawieść. Jeżeli chcielibyście dołączyć, zapraszam, wrota są ciągle otwarte. Możecie mnie wesprzeć poprzez Patronite, możecie mnie wesprzeć stawiając mi kawę, możecie mnie wesprzeć bezpośrednio na YouTube. A jeżeli żadna z tych opcji Wam nie odpowiada z różnego, jakiegokolwiek powodu, śmiało możecie mnie nawet wesprzeć zwykłym kciukiem, komentarzem, czy po prostu obejrzeniem tego filmu. Dziękuję Wam wszystkim bardzo i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!